Tara. Dzień dobry wszystkim hodowców, witamy wszystkie hodowczynie, wszystkich hodowców. Dzisiejszy filmik nakłonił mnie, żeby nakręcić kolega z Opolszczyzny, kolega Marcin. No dzisiaj chcieliśmy się podzielić z hodowcami nadwyżkami hodowlanymi, które dobry materiał hodowlany, który można nabyć za niewielkie w sumie pieniążki. Pierwszym okazem, do którym proponujemy hodowcom, jest samczyk oryginał 100% Jan J. Jest to samczyk, który był, jest to samczyk z wystawy Sosnowca, z giełdy. Samczyk ma numer 306, rok 2016. Jest to bardzo dobry rozpodowiec. Pokażemy skrzydełko. Gołąbek sprawdził się w hodowli na mocnej głowie. Wrzucimy go do klateczki. Ładną postawą. Dobry materiał do hodowli, jeśli ktoś potrzebuje mocnego samca. Jest to bardzo fajny samczyk. Otwórz tutaj. Następnego pokażemy gołąbka, który jest do nabycia. Jest to gołąbek. Jest to gołąbek płowy z naszej hodowli, wywodzący się o ładnym barwniku na skrzydłach. Gołąbek był na wystawie w Sosnowcu. 93 punkty. Też ładne młode po nim wychodziły w tym roku. Jest to też gołąbek samczyk mocny. Na ładnych pasach. Dla zainteresowanych hodowców bardzo dobry materiał hodowlany o mocnej głowie. Mocny gołąb 2019, 805 numerek. Taki samczyk mocny do nabycia. Następnym gołąbkiem jest samiczka, 100% samiczka z hodowli Romana K. Jedna samiczka została po niej w hodowli, ładna samiczka. Gołąbek się w trakcie pierzenia jest, ładnej budowy. Hodowcy, dobrego hodowcy, hoduje lata gołąbki. Jak ktoś ma mocniejszego samczyka, to taki gołąbek będzie się nadawał. Gołąbek lężny, płodny. Taka samiczka tu jest to dla hodowców. Następnym gołąbkiem, którego chcielibyśmy pokazać, jest gołąbek płowy, tegoroczny samiec. Gołąbek jest wystawiony na OLX-ie, o pięknym barwniku na mocnych plecach, krótkim ogonie, oku glazer. Jest to ładny gołąbek, wartościowy, w naszej hodowli wywodzący się. W pięknej figurze, postawie. Ktoś ma samiczkę z mocną głową, to można ładne młode uciągnąć po niej. Gołębie są zdrowe. Wczoraj miały kąpanie. Stały badel zalcu wykąpany. Następnym gołąbkiem jest 100% samiczka, płodna, leżna. ...916 numer PL, 2014 rok. Bardzo mocna samica, o pięknej głowie, oku glazer. Mocna samica, średniutka, ładna.
mocnych pasach. Była ta samica również prezentowana w Kielcach. Na moim filmiku jest również ta samica. W mocnych plecach, w wąskim ogonie. Bardzo ładna samica. O ładnej postawie. Wyjątkowy materiał hodowlany. Dobry materiał. Na chyba 95 punktów w Kielcach. Tak, 95. Otrzymała i to jest naprawdę dobry wynik. Na kieleckiej wystawie. Przepiękna samica, mocna. Dobrze zbudowana. Następnym gołąbkiem bardzo dobrym gołąbkiem są, w zasadzie gołębie to są lata selekcjonowane. Tutaj już nie ma odpadów, jest to samiczka z naszej hodowli, tegoroczna. Bardzo ładna samica. To jest gołąbek. To nie jest tegoroczna. Znaczy, to jest starsza samica. To jest 2018 samica. Rok. 63 numer. Pokażemy ją w klatce. Bardzo ładna samica. To jest 95 w zeszłym roku na wystawie w Sosnowcu. W Sosnowcu 95 chyba punktów. To jest ta stara albo młoda? 18 rok to jest samiczka. No to jest... To jest 95 punktów. Wyjątkowe na wystawie i w Kielcach też bodajże 94 albo 95. O. Super materiał hodowlany, lata selekcjonowany. To jest nasza linia gołębi. Sprawdzają się. Piękne, młode podają. Aż wybitne gołębie są hodowlane. Następnym gołąbkiem jest samica. To jest samica obca w zasadzie. Nieżyjącego już hodowcy. Połowa samica, która ładne młode podaje. Jeszcze nie powiedziałeś, że to są polski pocztowy wystawowy, gołębie rasowe. Tak, tak, to są gołębie rasowe, polski pocztowy wystawowy, o ładnych pasach samiczka. Typowo wystawowy. Typowy wystawowy gołąb, również w Sosnowcu była na wystawie. Bardzo ładny gołąb, mocny gołąb. Kto potrzebuje połowy. A to jest ta. To jest no, od nieżyjącego już hodowcy. No, ona ale jest ona rocznik. Nie była w Kielcach na wystawie. W Sosnowcu była na wystawie. No. Tutaj pokazujemy obrączkę. 256, 14 rok. Bardzo ładna samica, mocna. Ktoś połowę hoduje, to naprawdę może dobrego materiału nabyć. Następnym gołąbkiem jest samica również nasza, jest to z naszej hodowli, niebieska. Niebieska samiczka. Jest to gołąbek o numerze 266 PL 16 rok. Wybitny gołąb. Matka wielu dobrych gołębi. Super przekazują te gołębie. Wrzucimy ją do klatki. Również gołąb wystawiany był. Również samiczka wystawiona. Była zwycięszczynią bodajże w młodych gołębiach. W Sosnowcu. W Sosnowcu, potem miała też jeszcze w Sosnowcu 96 punktów na wystawie. No teraz trochę mniej, bo... Wiadomo, starszy gołąb jest. No ale nie była spierzona dobrze. Nie była spierzona. Ale gołąb wartościowy i naprawdę... Ktoś może mieć pociechę z tej gołębi. Niesamowitą. Tutaj mamy samczyka połowego jeszcze. Bardzo ładny. Samczyk. 805 numerek. 2019 rok, wystawiany w Kielcach. W ładnym barwniku na skrzydłach, mocnych plecach.
A ten gołąbek już był tutaj, no ale to już się pomyliłem, ale ten gołąbek już był. No to z tych gołąbków tutaj w tej klatce to już by było na tyle. Tutaj mamy jeszcze jedną klatkę. Teraz następny gołąbków, które pokażemy za chwilkę. Tu jest sam samiec połowy, mocny samiec, dobry rozpłodowiec, w ładnych plecach, mocnej budowy, samczyk z roku numer 272, 2015 rok, płodny, zdrowy. Wrzucimy go do klatki. To jest gołąbek nie naszej hodowli. Z tak zwanej górali. Z tak zwanej górali od pana Jana. Ładny gołąb. Mocny. Silny. Z czerwonymi pasami. Dla poprawy pasów, jak ktoś ma samiczki, połowę o słabszych pasach, to jak najbardziej się ten gołąbek nadaje. Jest to gołąbek z bardzo dobrej hodowli. Starszy gołąb, wiadomo, woskówki już większe, ale bardzo płodny. Ale bardzo płodny i żywotny. To jest samczyk. Stare gołębie jeszcze są takie. One jeszcze są końcą pierzenie, no jest to taki okres. No jeszcze nie są dokładnie spierzone, nie wiadomo, jeszcze tak, się będą lepiej prezentować. Tutaj jest samczyk z naszej hodowli. To jest właśnie ten wystawiany w Kielcach, co pomyliłem się. Gołąbek otarł się o wyróżnienie w Kielcach. O, na ciemnym oku. Do samiczki oko glazer. Bardzo ładnie by się nadawał. Mocne plecy. Piękne czerwone pasy. Zbudowany gołąbek ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jak na połowego. Ściągnięty. Wyjątkowo dobrze zbudowany gołąb. Numer gołąbka. PL 17 rok 180. Samczyk połowy. Pokażemy go w klatce. Bardzo ładny samiec. One się jeszcze dopierzają, te gołąbki, dlatego to. No ale wystawy stoją pod znakiem zapytania przez tego koronawirusa nieszczęsnego, więc trzeba pokazać hodowcom gołąbki. Nie wiadomo, co tam z tymi wystawami będzie. Oby się odbyły. Wszyscy na to czekają. Tu jest połowy tegoroczny z naszej hodowli. Prawdopodobnie samiec to będzie. To nie jest, to jest chyba zeszłoroczny. Z naszej, ja? Tegoroczny, tak jest. Aha. A to jest ten późny, no. Późny 223, późny młody, 20 rok, 20 z tego, no, roku. Ładny, późny młody. Późny, no, młody, jeszcze niespierzony. Ładna głowa. Troszkę tutaj zaciąg lekki. Ale wiadomo. Biały dziubek. Biały dziubek. Pokażemy go w klatce. Ładny. No, pasy się do, bo to pasy się jeszcze dopierzą się gołąbkowi, no, bo to jest, wiadomo, późny, młody. Późny, młody. No i tak to wygląda, ten gołąbek. No, zainteresowanych hodowców, wiadomo, prosimy o kontakt. Ja tam jeszcze podam numer telefonu. Pod filmem będzie. Tu jest również samczyk połowy. On był w Sosnowcu wystawiany, zeszłoroczny. Mocna budowa, plecy mocne. Biały dziób. Ładna głowa. To jest zaciąg ma z przodu. Troszkę zaciąg z przodu. Ten numerek tego gołębia jest 198 PL 19 rok. Pokażemy go w klatce. On miał 94 punkty w Sosnowcu. W zeszłym roku. Zresztą ładnej figury. Gołąb ładny, mocny.
Już są gołębie wyselekcjonowane. Wiadomo, te młode, które były nieładne, to zostały usunięte, ale to są gołębie wartościowe. Tymi gołębiami można się podzielić z hodowcami. Samczyk, typowy samczyk, 100%. Ładna budowa. Wybitny ściąg na widełkach ten gołąbek ma. Ściągnięty, ładnie zbudowany. Jeszcze tutaj jest nakrapiana samica. Nakrapiana samica jeszcze została. Pana Mariana. Jest dobrego hodowcy. Nakrapiana, jaśniutka. Ładnym skrzydle. Gołąb nie jest na związkowej obrączce. Gołąbek nie jest na związkowej obrączce. Ale bardzo. Od hodowcy, który nie wystawia gołębi. 175 numer. EU 17 rok. Mocnej budowy samica lężna. Płodna. Dla samczyka o mocnych grochach jak najbardziej się będzie nadawać. Mamy po niej też młode. Są młode, po niej sprawdzona, także z dobrej hodowli. Zdrowy, płodny. No i z gołąbków to by było na tyle. Także zainteresowanych, jeszcze raz powiedziałem, proszę o telefon. No i myślę, że jeszcze nakręcimy jakiś filmik o gołąbkach. Jeszcze jest parę na wolierze tam. Jeszcze ale... jest parę gołąbków, ale już nie chciało mi się ich łapać. Za dużo by tego było, także to by było na tyle. Pozdrawiamy wszystkich hodowców, życzymy dużo zdrowia w tym ciężkim okresie koronawirusowym i wszystkiego dobrego. Do widzenia.